Ile jedynek kupił Paul? Już poprawiłem. Trzy. Wiesz co? O Jezu, a nie, to, to wy musicie... Ty... Wiesz, ja kupuj tu opportunity jakieś, nie ma co sobie robić tych... No, nie ma co chomikować pepeków. Tylko właśnie trzeba jeszcze pokminić jak. No właśnie, wymyślcie co to robić. Czy można, a czy możemy coś tam zrobić, żeby reszta miała problemy z ucieczką? Coś w tych gustach? Nie wiem, może rozwaliłam jakiś budynek. Powiedzcie jak. No, zamiatając drzewa, jakieś filary... Czekaj. Chwila, bo jeszcze my jesteśmy w tej hali, nie? Tak. No. Że tak w nim pieprznęłaś w jakąś elektronikę, że ten, dach zamknął się. Okej. Okay. Może być. Dobra, no to wydajesz PPK na to. Tego. Dobra, to ja to już edytuję. 5 PPK. Ale ten rzut to jest chyba najbardziej epicki rzut tej sesji. Jeszcze trafił Blacku, chociaż tego jednego. Jeszcze drugiego się zobaczy. Tak. Nie Black, tylko ja. Mondera poszła czwórka i do tego zamyka się dach, więc nie będą mogli tak łatwo uciec. Crimson Dynamo, czy jest w stanie trochę skuteczniej uciekać? Jak mam tutaj go mam? Można powiedzieć... A nie, Rysia tak rzuciła lepiej niż ja wtedy. 1-2, 1-2. Ale 4 jedynki na 6 kostkach to jest ciągle wyczyn. No. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Ale takie rzeczy też się pamięta. Potem można sobie opowiadać. Się dziwi, że Pol kończy wszystkie sesje z dwoma dwunastkami. Okej. Okay. On... Crimson Dynamo będzie starał się osłabić cios Hulka. Poprzez pierdolnięcie z repulsorów w drzewo, które na niego leci. A to co zostanie, to weźmie na swoje durability, więc ma 2d10 i d8. No to większa szansa, że się obroni. Ale nie. Jeszcze 7 na 14, to nie jest taka tragedia. O, jednak jest. No, wystarczyło mi. No, znając pola, tak jak sądziłem. I teraz co? Wszyscy mieli swoje akcje obrony, to chyba teraz oni coś nie, robią. Nie, jeszcze... Jeszcze ja nie atakowałem. Jeszcze Iron Man. Zadziałać. Sorkens. Dobra. Iron Man. No to jest tak, ja bym tu zrobił tak, na pewno Team Affiliations. Tak. Użyłbym tu Cutting Edge Tech albo Hard-Headed Futurista, zależy, który ci pasuje. Negatywnie, pod tym względem, że jednak Stark widzi, że te zbroje, mimo że kradzione i wiesz, kopiowane, to jednak w jakiś sposób mają tam ulepszać technologię i jednak trochę się waha, żeby rozpierdzielić to w drobny mak. Okej. Okay. Tak od razu. Więc to była czwórka z pepekiem. Dobra. Tak, D8 plus D4 plus tutaj... To jest atak repulsorami w nich. Tutaj w tego, no, jak on ma, Blizzarda. Po prostu strzelam do niego z repulsorów, to jest D10. Czy ten resurs stworzy nam coś jeszcze oprócz tego, że nie mogą uciekać? Dodaję jakąś kostkę? Nie dodaję kostki. Specialtyzm mi tu żadne nie pasuje, bo czytam tego Techmastera, to jest niebojowe jednak. Bo w międzyczasie zerknąłem na specjalistów. Okej. Okay. Nowe te kostki mam do ataku, ale dobra, niech będą. To nic nie dam rady. Rzadko nie rzucasz 15 kostkami, tak? No tak, a tu rzucam trzema. I to takimi sobie. No popatrz, jakimi ja na nich rzucam. Oni nie są aż tacy. Oni nie są mocniejsi od ciebie. Reflexes raczej się nie będzie liczył na to, żebym zdążył go trafić, bo to nie od tego jest. Powiem szczerze, że już tęsknię za Fafnirem i jego 4 dziesiątkami na dzień dobry. O, też mam jedynkę. Fuck you. To 2 pepeki dostajesz. Dobra, już te edytuję. Dobra. Dobra, to 11 z efektem na D4. Wezmę sobie 3, D6, żeby mieć się czym bawić. Wiem 11 z efektem na D4. Okej. Okay. Ten rzut nie byłby taki tragiczny, gdyby nie ta jedynka, bo pozostałe kostki dosyć wysoko rzuciły jak na siebie. No,
tak. Ty walisz w jeden. Dobra, on chce cię zablokować, tworząc ci przed twarzą lodową ścianę. Okej. To jest... 10, 8, 6 i... Efekt daj sobie podniosę. Dam jeszcze z Dumpula drugą 8. Polsz widzieli, że jak rzucamy, to może się bawić rozrzucanie. Ano. Jak to zrobić? Ale tak, to znowu, będzie dobrze. To znowu chyba 4 ekspy dla mnie, bo technologia na technologię... O kurwa. Tak. Tak, tak, jeszcze raz 4 XP dla ciebie? I do tego, z którą z Dumpula dodałem, tak mi rzuca. Kurwa mać. Well, no bo tak, to jest... A, to jest nowa scena, więc tak, używasz technologii... Dobra, czyli masz kolejne 4 XP, czyli łącznie w 15 w banku. No. Dobra, to nie zdążył, ale też twój atak mu dużo nie zrobił. Czym ty waliłeś w niego? Repulsorami chyba? Repulsorami. Na D4. No, okej, okay, to zanim zdążył stworzyć ścianę z lodu wystarczająco twardą, żeby zatrzymać strzał z repulsorów, to dostał. Niezbyt poważnie, bo raptem na 4, ale jednak. Zawsze dodatkowa kość, żeby się tapować do niej. Tak. Nie wiem, nie mam pomysłu na aset ewentualny, który można by tu stworzyć, więc nie będę tego robił, bo to... Dobra. Na siłę wymyślać to nie ma co. Jak ktoś będzie miał okay, dobry pomysł... Okej, to ich kolej. Od kogo chcesz wać pan zacząć? Dobra, my jedziemy po kolei i tak jak mam przed sobą karty, więc najpierw Blizzard. Odpowiedzi. No, ty się rzuciła, jak rzuciła lobu trafiłaś. Poczekaj, nie, nie trafiłem do drugiego. Dwóch trafiłaś, jednego trafiłaś, tak. Do jednego trafiła, tak. Okej, okay. Blizzard odpala lodowe rakiety w Iron Mana i Thora. Też mają mera ataki, skurwysyny. No jak? Dam mu dwie D8-ki. Cryogenic Blastery D10. D6 kombat... Nie pasuje, ale D6 do tego pasuje. Dobra. Czyli to jest tak, D10, 2 D8, D6. No to może nieźle wyjść. Albo i... 13 w Ironmana, efekt na 8, w Thora na 6. Bronić się. 13 we mnie, tak? Daje się mi się najpierw obronić. Znaczy wiesz, ja też sobie zbieram kości do obrony. Okej. Okay. D8. Lodowe rakiety, tak? Tak. To bym machnął cutting edge tech, czyli że jednak zbroja ma wbudowane rzeczy broniące przed jakimś tam właśnie... zimnymi tego typu cudami. Tak. Bo jednak lata na wysokościach i tego typu cuda. No. Do tego Superhuman Durability. I tyle w sumie. Dobra. To ja mówię, że no za affiliation of oczywiście team. Z dystynkcji dałbym mazgarskiego wojownika wojownik, dlatego że nawet jeżeli ma swojego wybranego przeciwnika, to wie, że na polu walki mogą dobra być ataki okay z innych stron. Mi się to. Z Asgardzkiego PSET-u Durability, z Mjolnira Weapon na D10, bo nawet jak tam parę tak trzaśnie tych rakiet z boku, żeby jego nie trafiły, to nawet jak jakaś się przebije, to żeby tak wytrzymał. Okej. No i że jako wali też tym młotem, no to Combat Mastera bym dorzucił ze specjalności. Dobra. Ile on rzucił? 13. 13? Aha. Kurde,
5, to mam 11. Musiałbym coś ewentualnie spróbować rzucić pepekiem. Dobra, no. Też korzystam z fokusa, więc ja się bronię 4d10. Czy ja mam co dorzucić z PPK i czym? Czekaj. No możesz po prostu dodać PPK i... Bo tu do obrony efekty się nie liczą. 16 efektu. Znaczy 16 totala wystarczy, żeby zanegować efekt. No dobra, to niech będzie. Wydam PPK w takim razie na to. Dobra. O, podobały mi się takie rzuty. Masz ten sam problem co ja z tym samym rzutem. Ale wiesz co? Na mnie co miało iść? D6? Szóstka. I miesz na twarz? To nie wydaje PPK, przyjmuję. Dobra. Okej. Okay. Teraz tak. Ironmonger tymczasem zrobi coś zabawnego. Bo Ironmonger zaczyna krzyczeć w kierunku Hulka, coś w rodzaju... Ty prymitywna bestio, myślisz, że jesteś w stanie mierzyć się z technologią? I ogólnie rzecz biorąc zaczyna wrzucać na Hulka, próbując go bardziej zirytować. I atakuje cię właśnie w emocje. Jeszcze dziś, jeszcze to się zmieni w 2 na 5. Albo we wszyscy na Hulka. Tak. Jak mam się przed tym bronić? Mam czy nie mam? No, jakoś możesz próbować. Za chwilę sobie rzucę. Poczekaj, jak to dokładnie działało? Podejrzewam, że tam mało kostek bojowych będzie mógł do tego wykorzystać, tylko bardziej, nie wiem, psychekspert albo coś takiego. Chyba, że ma z SFX-a. Konkretnego. Tak. Ktoś miał pod ręką tego banera? Czy on tam ma coś do psycha? A ja do banera z podręcznika? Nie, ten baner z podręcznika jest beznadziejny. Na stronie no to Incredible Hulk. Nie ma nic do psycha, więc nawet ze specjalności nie będzie mógł jechać. Natomiast Ironmonger go w tym momencie jedzie D6. D8. No kuźba, znaczy inaczej, dobre źródło ataku wybrał. Bo na stres emocjonalny naprawdę ciężko, żeby Hulk się obronił. No, ale on też ma słaby ten atak emocjonalny tak naprawdę. Zresztą, że akurat Ironmonger jest wyjątkowo cienki w teamie, ale to nieważne. Znając ciebie i tak rzucisz także. Making emotion, czekaj, bo when making emotional attacks, step back highest die, full by one. A, rozumiem, świetne. Czyli rzucam 3D6. Tak, 1, 2, 3. A, mogę mu jeszcze dodać rufle z dystynkcji, to będzie D8 jeszcze. Roll D8 plus... Nie, w zasadzie to tak, jeszcze inaczej. Bo to jest... Step back highest die. I step up emotional stress. Aha, dobra. I rzucam 2D8, ale jedna się potem będzie liczyła jako D6 do ewentualnych efektów. Ta, jeżeli ją trzeba będzie wziąć na przykład do efektu. Znaczy nie. Ta, która najwięcej wyrzuci, będzie, jeżeli to będzie D8, to będzie się liczyła jako D6, ale efekt i tak podniosę o 1. A, no. I czyli... z kolei, jeżeli druga D8 będzie efektem, co się z niej zrobi D10. Also, pamiętaj, Rysia, że teoretycznie za PPK można przerzucać te stresy, na przykład z emocjonalnego na jakiś inny, jeżeli to da się wyjaśnić. Tak. A masz 4 PPK-i, więc. No dobra, to ta piątka jedna jest D6, a nie D8. I robię sobie sumę 10 z efektem na 10. Okay. A na jaki stres mogłabym to przerzucić? Jakie są... Na razie to się próbuj bronić, a jak no. Dostaniesz ewentualnie ten stres emocjonalny, to będziesz mogła przełożyć fizyczny albo na psychiczny. To mam tu coś. Uderzasz coś ze złości, ale tak ze złości, żeby nie weszło w emocje. Ale teoretycznie to mi daje buffy do tych syfy X. Tak, im bardziej jesteś wściekła, tym jesteś mocniejsza. Tylko, że... Jak się wystarczająco wściekniesz.
To już wy będziecie mieli problem. No i nie będziesz kontrolować swojej postaci. Dobra, na razie rzucaj na ten. No na razie zbieraj kości. Affiliation. Dobra, to... Z czego? Znaczy ja nie widzę twojej karty, więc tutaj nic nie pomogę w dobieraniu tego. Dobra, ale biorę z Teamu, nie? Tak. Biorę z tego? Distinction? Jeżeli jakieś Distinction jesteś w stanie wyjaśnić. No bo on mówi, że jestem bezmózgim potworem, no to mam man on or monster. Doskonale, oczywiście, że tak. Aha. Stamina byłoby? Nie. Stamina to jest, jeżeli na przykład byś musiała daleko biec albo coś takiego, albo podtrzymywać się walący się budynek. Aha. Co znaczy leaping? Kakanie. Jak? Kakanie. Kakanie? Kakanie. Jump. Kok. Kasa Sewczyka. Tego nie rozumiesz. Nie napisz to słowo. Chyba jest już późno, co? No. Nie, leaping na pewno nie pasuje. Dobra. Z tych power setów to ja wątpię, czy coś Hulk ma do obrony. Mam jeszcze Mystic Sense. Nie. Ty, skakanie, no! Tego sy nie słyszałam. No przecież mówiłem skakanie. Ja słyszałam tylko kakanie i tak kurde, to ale sranie. Tam. Dobra, to nie pasuje. A to Mystic Sense? Co to robi? Na pewno nie ja to, pojęcia. O czym myślisz. Ja też nie wiem. Mystic Sense, tak? No. Gdzie ty to widzisz? Teraz ci powiem, od czego to jest. Po prawej. Z A, to, Mystic Sense. Nie, to jest, jeżeli byś na przykład miała wyczuwać magię albo tym podobne rzeczy. To no. Są twoje zmysły wyczulone na magię. O. No. Nie wiem, czemu Hulk to ma, ale ma. Ma to nawet jakiś sens ze względu na jego przeciwników. Na Combat Expert albo Menace Master pasuje? Nie. No to dupa. No, wyobraź sobie, że zaatakowałem cię tam, gdzie najbardziej boli. Bicie Hulka po twarzy jest zwykle mało sensowne. Znaczy moment, Menace Master by spokojnie wyjaśnił. No, co byś wyjaśnił? Tym, że Menace Master by spokojnie wyjaśnił. Dlaczego? Tym, że Hulk w odpowiedzi może ryknąć na niego, spróbując go, wiesz... Trochę mu tą pewność siebie i cwaniaczkowatość, kurde, cisnąć z powrotem w dupsko. No to jednak jednak wiesz, drwi i straszy i próbuje, kurde, kpić z wielkiej i złej bestii, więc cóż. No dobra, okej, okay, kupuję to. Tak? Okej. Okay. Tak. A co znaczy w ogóle Menace Master? To jest właśnie specjalista od zastraszania. Wiesz co ludzi straszy, jak ich zastraszać właśnie i... Znaczy to ogólnie jest masa różnych określeń na zastraszanie, więc... A Master to jest D8 czy D10? Dziesiątka. To... Ja się zastanawiam. Jeszcze sobie dorolowałam. A zanim... A, szkoda. A te rzuty też nie duże. Szkoda, że rolowałaś, bo moglibyśmy się zastanowić, czy nie lepiej byłoby przerzucić, że zamiast D10 na dwie D8, bo eksperta, bo Mastera można tak rozbijać. Na racja 2D8 albo 3D6. No dobra, no to w takim nie kupuję tego PPK tak przy okazji. Okej. Okay. Bo i tak masz za dużo. Tak, słaby rzut. No i tak chyba nie mam szansy się bronić. No to dostajesz chyba nie. D10. Dostajesz D10 emocjonalnego stresu. Jeszcze trochę i będziecie mieli Rampaging Hulka. D10? To później będę mogła to dodać. Co? Znaczy, no, tak, bo jest w ogóle D10 potem dodawać. Jeśli to cię wzmacnia, to D10 sobie zostaw. To się przerzuci papekami i następne stresy, jeśli będą szły w emocje. No. No, jak na przykład gdybyś dostała D12, no to... Trzeba by to przerzucać. Nie. Znaczy inaczej. Dobra, nieważne. To załatwiliśmy, kto jeszcze musi atakować. Dobra, to jest tak. Tych dwóch atakowało, teraz... Tytanium mocno dostał. Ja mu pojechałem po ambicji.
Okej. To on włącza swoje systemy niewidzialności, żyli gruz. Pojebane. Wyczuj go swoim zmysłem wojownika. Czekaj, mam Mystic Experta, Cosmic Experta. W sumie ja tak kminię, że poza przyzywaniem piorunów, to można jeszcze jakieś inne na lokalnej skali, można jakieś efekty pogodowe zrobić. Tak, zaraz zrobić. Się będziesz z tym bawił. No. Okej, okay, a tymczasem Crimson Dynamo, widząc, że Ironmonger jakoś sobie w tym momencie z Hulkiem minimalnie radzi, to myślę, że to można zrobić bez rzutu. Odpala rakiety, żeby rozsadzić dach. Okej. No i to tyle, co oni robią. Dobra. To baw się dalej, Thor, bo to chyba byłeś pierwszy w kolejce. Wiesz co? Pytanie. Czy podłoże jest metalowe tutaj? Tak. Dobra, to nie mówię, że tak robię, bo ja muszę się spytać najpierw, czy to zadziała. Że zacznie kręcić tym swoim młotem, żeby zebrać trochę elektryczności, po czym pieprznie tym młotem w podłogę, żeby poszła elektryczność, napięcie po podłodze. Aha. Żeby do tego typa dorwać i może spalić mu ten moduł niewidzialności. Od razu mówię, że to nie zadziała. Lek. Stworzenie jakiejś wielkiej, znaczy wielkiej, nie wielkiej wichury, tylko... Ewentualnie możesz nakręcić, jesteśmy chyba w Rosji, tu jest trochę śniegu, a dach był otwarty. Albo raczej no. Jest, jak go rozpięty, teraz to... jest, tak! No to śnieg może wlecieć, więc jak zacznie, wiesz... Ja generalnie... Możesz rzucić mu test do swojego kontroli pogody, żeby zrobić ostrą kurzawę śnieżną, tak żeby go było widać w niej. No. Ten sam numer, jak się zrobi z mąką na niewidzialnych. Dobra, to tak, właśnie z tym. No to Deusemka... Jako, że Distinction to God of Thunder, no to dla mnie to jest Bóg Pogody, to też by pasowało. Weathermaster ma te swoje. A... No, dobra. Z asgardiańskiego power setu to raczej mi nic nie wchodzi. A z Mjolnira Weather Mastery. I ze specjalności się zastanawiam, że albo Mystic, albo Cosmic. Czy tam Mystic bardziej? Bardziej Mystic na pewno, bo Cosmic to jest wiedza o Thanosie. Dobra, to tak. I Galaktusie i Silver Surferze. To miałbym... To teoretycznie mam 3 D8, 1 D10. A, i z Focusa nie mogę skorzystać. Bo nie korzystam z asgardianskiego power seta. Aha. D10, 3 D8, może się uda. O kurwa. Dwie jedynki. Ja się dzisiaj poddaję. Każdy nasz rzut ma średnio 2 jedynki. Chyba, że rzucamy 3 kupię kostkami. Obie. Dobra, to sobie dopiszę pepeki. Chyba, że rzucamy 3 kostkami, wtedy ma 1. Oh my god. No to co, 12 z efektem na D4. Tak, czyli musi przebić 12 swoim rzutem na niewidkę. Jego rzut na niewidkę wygląda tak, że 8 w drużynie, 8 niewidzialność, 8 covered master. Pewnie przerzuci. Rzuć same dwójki. Nie. Nie przerzucił. Jest, dobrze. Przynajmniej tyle. Pewnie dodasz dumpula. Mógłbym. Żeby się ta walka nie przeciągała może, bo niewidzialni przeciwnicy to jest cholerna zmora.
Nie, będziecie musieli wymyślić jakiś lepszy sposób, żeby go wykryć. Dodaję kostkę z Dumpura, żeby dorzucić piątkę do totala. Okej. Okay. Żyli gruz, nie wyszło. Motherfucker. Dobra, Rysia, daj mi zadziałać i ty na koniec zrobisz rozpierdol z kim chcesz, bo ja mam pomysł teraz. Okej. Okay. Może znowu swój EMP odwalić, żeby mu skasować tą niewidzialność. Na razie nie chcę odpalać EMP, ja się po prostu przerzucę na sensory wykrywające ciepło. Tak, i wtedy będzie widać to wszystkich podczerwieni, podejrzewam. No. To będą cybernetic stresses z Power Armora w takim razie. Okej. Okay. A w kogo atakujesz? Titanium. Chcę go dobić już. A, dobra, to też mi załatwi Milestone'a. No, to tak, w takim razie team.